Mateusz Wieteska wszedł no tak dosyć pilnie z powodu urazu Jana Bednarka, więc tu mamy takie dwie perspektywy, jedną z ławki, jedną z boiska, ten sam początek, zwłaszcza z ławki. Takie wszyscy mamy wrażenie, że on wyglądał naprawdę dobrze, ani was nie przeraziła ta atmosfera, ani nie daliście sobie narzucić stylu gry. Szukam tego momentu przełomowego, ten nieuznany gol? Na pewno na początek spotkania wyglądał całkiem obiecująco, bo kontrolowaliśmy ten mecz. Wiadomo, atmosfera była gorąca, co było widać i słychać. Myślę, że po tym naszym strzelonym golu, ale nieuznanym, trochę odpuściliśmy i mniej byliśmy agresywni, mniej podchodziliśmy wyżej do przeciwnika, przez to my się cofnęliśmy i zawodnicy z Albanii dochodzili do... Otrzymywali piłkę po prostu na naszej połowie, czego nie chcieliśmy, bo wiedzieliśmy, że mają niezłą indywidualność z przodu i przede wszystkim uczulaliśmy się na to, żeby nie oddawali strzału z dystansu i niestety do jednego strzału dopuściliśmy i wpadła bramka na 1-0. Później ten gol na 2-0 to z kolei pana no, absolutnie pechowa interwencja. Tu trudno mówić o jakiejkolwiek winie czy błędzie, ale gdzieś ta delikatnie podbita piłka. Tutaj po prostu no, chyba inaczej się nie dało tego zrobić. Zadziałał instynkt, próba zablokowania strzału, prawda? No, chciałem zablokować strzał. Też mogłem, wydaje mi się, że może czy troszkę bliżej tego napastnika być i we wcześniejszym momencie... Jakbym był bliżej, to może udałoby mi się wybić tą piłkę, ale no niestety później trochę niefortunna ta interwencja, ponieważ wydaje mi się, gdybym nie dotknął tej piłki, to Wojtek by sparował tą piłkę na rzut rożny i jeszcze byśmy mieli jedna bramka przewagi, to oczywiście mniej niż dwie, więc na pewno byśmy bardziej napierali na przeciwników, żeby złapać przynajmniej bramkę kontaktową i przechylić szale na naszą korzyść. Teraz na pewno jest wielki smutek w szatni, ale też gdzieś od razu pojawia się takie myślenie, że, no, że jeszcze spróbujemy. Po pierwsze ta grupa może tak się ułożyć przy odpowiednich wynikach, zwłaszcza tu Albanii z Czechami. Po drugie zostaje ta droga przez baraże. Czy na razie jest tylko przygnębienie i w ogóle nie ma czasu, jakby też chęci, żeby myśleć o jakichś pozytywnych scenariuszach? No, na pewno musimy zacząć myśleć o pozytywnych scenariuszach, bo wiemy jak wygląda tabela i sami sobie zrobiliśmy taką sytuację w tabeli, więc teraz niestety musimy nie tylko liczyć na nas samych, ale też na innych, żeby ktoś stracił punkty, dlatego my najpierw musimy wykonywać swoją pracę, wygrywać mecze, a później będziemy się martwić, co dalej. Dziękuję ci bardzo.